shit when you just get Byłem już jednym z nich i trochę inaczej na nich patrzyłem. Już wiedziałem, że jednak się myliłem. Wiesz, z nich wbił naprawdę duży potencjał intelektualny, tyle że ukryty. Oni nie obnosili się z tym tak bezwstydnie jak my. No, wyższa szkoła jazdy, rozumiem. Wszelka lotna myśl była tu okiełznana, by tym łatwiej służyć twórczo codzienności. Ech, wyczuć tylko taki moment, dorwać takiego Pegaza i zmusić go, a nie, nie do lotu. Zmusić, by pociągnął załadowany do pełna wóz, rozumiem. Zebrałem siły, czekamy. Ekstra jest ten nowy spodobny. To chyba to z ABC. Cool. Uchwycili ideę auta dla rodziny, tak to jest to. W natchnionym dziele sztuki ukryć przesadzistego ducha technologii niemieckiej. Latońska idea w chromowanych stalowych trybach. To pracuje. Moje zdjęcia też cool. Ładnie to sprzedali. Chyba ich tutaj nie ma, co? To raczej Nietzsche. Ta maska sugeruje straszliwą moc wewnątrz. Tu jest jasna sugestia, jeżeli zechcesz. Możesz dokonać wszystkiego, to jest Nietzsche, a nie Platon. Tak, to była moja chwila. Pegas wierzgał i kopał, ale jakoś ciągnął ten koks. Doszedłem tak od niczego do Rolling Stonesów i Beatlesów. To już się czuli pewnie, już mieli nadzieję, że tracę oddech, ale nie, nie tak łatwo. Nie tak łatwo, bo tylko ja znałem tajemniczą furtkę. Zarośnięte bluszczem przejście od Beatlesów do Bertranda Russella, a stamtąd triumfalny powrót w stronę Platona i już mogłem spiskiem opon zahamować znowu przy Oplu. A więc możemy chyba uczynić ukłon w stronę sympatycznej atmosfery naszego spotkania i uznać, że Opel ma być może nieco z Platona, może nawet ze starego dobrego Stagiryty, kto wie. A Stagiryta to jest Arystoteles oczywiście. No to co? Napijemy się?